Cześć, tu Mateusz Grzeszczuk. Podróż bez paszportu to rozmowy o polityce, historii czy gospodarce z całego globu. Podcast ze świetnymi gośćmi, którzy chcą się podzielić swoją wiedzą. Zapraszam na YouTube, Spotify i inne platformy streamingowe i nie zapomnij o subskrypcji, jeżeli podoba Ci się to, co robię. Od czasu do czasu pozostajemy w granicach kraju. Wtedy zapraszam na wyjątkowy odcinek Podróż po Polsce. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj kolejny odcinek. Kolejny odcinek z tego cyklu ukraińsko-rosyjskiego. Nim raczej na razie w tym tygodniu zamkniemy dyskusję o tym, co się dzieje na granicy ukraińsko-rosyjskiej. A moim gościem jest pani profesor Agnieszka Legucka z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry pani profesor i dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Pretekstem do naszej rozmowy jest moje poprzednie spotkanie z doktorem Leszkiem Sykulskim. W naszej rozmowie zechce pani polemizować, ale również rozszerzać tę perspektywę. Chciałbym rozpocząć od tej kwestii kontroli wody na Krymie. Tutaj w mojej poprzedniej rozmowie padły hasła na temat tej blokady wody na Krymie, tego, że Rosja blokuje te dostawy. Mój poprzedni gość akurat jest innego zdania. Według pani profesor wina leży po stronie Moskwy, która nie chce inwestować w te nowe ujęcia wody. Bardzo byłbym wdzięczny za rozszerzenie tego problemu. Ja się z panem zgadzam. Tutaj powiedział pan słusznie, że to Rosjanie właśnie odcięli Krym, podczas gdy dr Sykulski sugerował, że to działania ukraińskie w ostatnich miesiącach wywołały problem wody, deficytu wody na Krymie. To właśnie aneksja Krymu w 2014 roku spowodowała to, że dzisiaj borykają się mieszkańcy Krymu z niedoborem słodkiej wody i jest tej wody coraz mniej, również ze względu na militaryzację półwyspu i potrzebną do tego wodę, którą użytkują rosyjscy żołnierze i ich sprzęt. W związku z czym tutaj zasugerował też pan dr Sykulski, że to jest kwestia związana właśnie z tą eskalacją, którą obserwujemy od kilku miesięcy w Donbasie, taką wojną psychologiczno-informacyjną związaną z przerzucaniem dodatkowych sił na granice rosyjsko-ukraińskie, sugerując, że właśnie ta kwestia Półwyspu Krymskiego i odzyskania wody przez odzyskanie źródła wody, które znajduje się obecnie na terytorium Ukrainy, że to jest cel tej wojny, nowej odsłony tej wojny. Podczas gdyby tak właśnie miało się wydarzyć, to Rosjanie musieliby dokonać inwazji dalszej na obszar Ukrainy o długości około 70 km w głąb ukraińskiego terytorium, a w tym też opanowanie lewego brzegu zbiornika Kachowskiego. A to także uważam, że nie uwzględnia tego, na jakim etapie obecnie ukraińska armia jest i po 7 ponad latach wojny, na ile okrzepła w tym, żeby dawać odpór rosyjskim działaniom militarnym. Stąd też zapowiedź tego, że Rosjanie chcieliby, być może by chcieli odciąć Ukrainę od Morza Czarnego, natomiast te zdolności byłyby bardzo trudne i wiązałyby się zapewne z potrzebą okupacji już tego państwa ukraińskiego, no i zderzeniem z pełnoskalową już wtedy wojną z Ukrainą. Mówi się o tym, że Rosjanie pobieżnie podejmują się tego wiercenia studni artezyjskich, ale w tym przypadku jest to taki półśrodek. Ten brak wody jest naprawdę bardzo duży. Studnie nie są w stanie sprostać tym wyzwaniom. Wspomniała pani profesor, że jest to też powiązane z militaryzacją, ale chyba same problemy na Krymie z wodą to nie jest kwestia ostatnich miesięcy. No właśnie, to jest problem nawet, bym powiedziała, ostatnich dziesięcioleci, ale wody na Krymie zawsze brakowało. Stąd też budowany ten kanał, który miał dostarczać wodę, obecnie jest wysuszony i także wyjęty z eksploatacji, co także wymagałoby dodatkowych inwestycji w tym kontekście ze strony rosyjskiej, a tego w ogóle nie widać. I też dodatkowo to, co pan wspomniał, te ujęcia wody, czyli nowe ujęcia wody, ale także dostarczanie technologii do przetwarzania wody solonej na wodę słodką, to są tylko zapowiedzi władz rosyjskich, które słyszymy od lat, że będą pomocne do tego, żeby mieszkańcy Krymu mieli dostęp do słodkiej wody, a nic w tym kontekście się nie dzieje, więc władze rosyjskie wolą wywierać presję polityczną na władze w Ukrainie, żeby właśnie dostarczyły im wodę pitną, no ale biorąc pod uwagę to, że nawet w Organizacji Narodów Zjednoczonych
uznano, że przecież skoro Rosjanie anektowali i zarządzają tym terenem, no to również powinni dostarczyć wszystkie potrzebne rzeczy dla mieszkańców terenów okupowanych. Tak jak czytałem też w wielu analizach, Kijów ma jakoś zbytnio nie reagować w kontekście hydroproblemów na Krymie. I tutaj też chciałbym zapytać panią profesor o kwestię samej kondycji prezydentury Zelenskiego. Czy mowa o jakichś działaniach Ukrainy w kontekście deeskalacji konfliktu, czy Kijów ma pomysł na to, żeby na granicy było bezpiecznie? Powiedzmy sobie jasno, że od 2014 roku Rosjanie gromadzą swoje siły, a nie tylko na Krymie, ale także na swoim terytorium, w tym południowym okręgu wojskowym, w takiej ilości, która byłaby możliwa do zastosowania szerszej interwencji, większej interwencji zbrojnej na Ukrainie od lat. Teraz to, co obserwujemy, to ewidentnie ma za zadanie właśnie zwrócić uwagę na dodatkowe przerzucanie sił, które zmieniają tylko tę mgłę wojny, bądź właśnie uzupełniają tę wojnę psychologiczno-informacyjną. To, co robi z kolei prezydent Wołodymyr Zełenski, to ja uważam, że no, ma pewne sukcesy, to znaczy on rzeczywiście udało mu się zwrócić uwagę społeczności międzynarodowej, a w szczególności państw NATO, Stanów Zjednoczonych i Europy Zachodniej, na problem tego, że Donbas i wojna w Donbasie, która trwa od kilku lat, nie jest konfliktem zamrożonym i to wsparcie zarówno polityczne, ale też widzimy również wsparcie czy też deklaracje wsparcia militarnego Zełenski otrzymał. To także temu też w zdobywaniu tej trudnej pozycji politycznej, bo oczywiście w związku z pandemią i sytuacją ekonomiczną Ukraińcy i stracili poniekąd zaufanie do prezydenta Zełenskiego, ale jego ostatnie ruchy związane z chociażby zablokowaniem kanałów telewizyjnych przyjacielowi Putina, Medwiedczukowi, to pokazało, że Zełenski stracił nadzieję na dialog z Rosją i bardzo mocno wszedł w buty swojego poprzednika Petra Poroszenki, który właśnie stawiał warunki stronie rosyjskiej takie, że trzeba ten konflikt uregulować na wzajemnych kompromisach, a nie tylko na tym, żeby używać właśnie siły w osiąganiu swoich celów politycznych. Więc tak, uważam, że Zełenski na razie odnosi pewne ograniczone sukcesy, jeżeli chodzi o taki odbój presji politycznej ze strony Rosji. Pani profesor, a jakie właściwie są dzisiaj morale ukraińskiego wojska? Czy o rosyjskiej armii i o ukraińskiej armii, to oczywiście obie te armie przeżyły pandemię w sposób trudny, ale rosyjska armia chociażby w kwietniu będzie przeprowadzać około 4000 ćwiczeń w całej Rosji. Te ćwiczenia nigdy, nawet w czasie pandemii, nie zostały odwołane całkowicie. Morale w rosyjskiej armii, ja uważam, że są wysokie, tak samo jak w armii ukraińskiej. I tutaj, jeżeli byśmy mówili o jakichś scenariuszach, to o ile ograniczone eskalacja zbrojna ze strony Rosji byłaby opłacalna z punktu widzenia politycznego, to już pełnoskalowa wojna jest mało prawdopodobna. I tutaj się zgadzam z panem doktorem Leszkiem Sykulskim, że ta pełnowymiarowa wojna bardzo mocno osłabiłaby politycznie Władimira Putina i także byłaby trudna do udźwignięcia, także biorąc pod uwagę to, na jakim etapie i jakie morale funkcjonuje również w armii ukraińskiej, która nie boi się wojny, bo tę wojnę prowadzi już od dobrych kilku lat. To teraz na zakończenie komentarz odnośnie Ankary. Jak obserwuję politykę międzynarodową Turcji, to rzeczywiście ten Erdogan szuka wpływów. Można go nazwać takim trochę awanturnikiem Europy. Erdogan znalazł też swoje stanowisko i w tym konflikcie. Co mówi Ankara i czy można mówić o jakimś sojuszu turecko-ukraińskim? O sojuszu turecko-ukraińskim, w ogóle o sojuszach tureckich jest bardzo trudno mówić, bo to jest taki, jak to mój kolega z pismu określa, tańczący derwisz, czyli zmienia sojuszy partnerów, wrogów, jak w kalejdoskopie. I to powoduje, że Turcja jest takim trochę niewygodnym partnerem dla Federacji Rosyjskiej z punktu widzenia jej ostatnich sukcesów na Kaukazie Południowym, związanym z tym, że właśnie wsparcie polityczne i militarne dla Azerbejdżanu spowodowało, że
ten ówczesny zamrożony konflikt w Górskim Karabachu tereny Azerbejdżan odzyskał właśnie wykorzystując właśnie siłę militarną razem ze wsparciem politycznym i wojskowym Turcji. To był bardzo ważny sygnał dla Federacji Rosyjskiej, gdzie właśnie Turcja weszła w obszar, tak jak to Rosjanie określają, jej uprzywilejowanych interesów. Wiadomo jest, że dla Rosji ważniejsza jest Ukraina niż Armenia, która przegrała konflikt obecnie z Azerbejdżanem. Partie, które polityczne udzielił Erdogan Załańskiemu, spowodowało, że Rosjanie powiedzieli, że tutaj jest ta czerwona granica. Jak, w jaki sposób powiedzieli? Zahamowali loty turystyczne do Turcji, a przypomnijmy, że w 2015 roku był moment takiego nacisku właśnie, czyli wstrzymania turystyki do Turcji, był momentem, kiedy Erdogan zdecydował się przeprosić Władimira Putina i od tego momentu widać, że te relacje są znacznie bliższe. Więc reasumując, w interesie Turcji nie jest tak silna militaryzacja ze strony Rosji Morza Czarnego, a dodatkowa interwencja pełnoskalowa, to o czym mówił doktor Sykulski, odbijając powiedzmy tereny ukraińskie Morza Czarnego, to jest scenariusz bardzo negatywnie odbierany w Ankarze. Stąd też te sygnały są jasnego wsparcia dla strony ukraińskiej. Z kolei Rosja uważa, że Turcja odgrywa ważną rolę dla także Federacji Rosyjskiej, strategiczną rolę na Morzu Czarnym i tutaj taka przepychanka bulldogów będzie trwała w najbliższym czasie, ale Rosjanie zapewne chcą utrzymać tę swoją strefę wpływów także przed wpływami tureckimi. Pani profesor, za ten komentarz odnośnie tego, co się dzieje rzeczywiście na granicy rosyjsko-ukraińskiej, bardzo dziękuję i mam nadzieję do usłyszenia. Bardzo dziękuję.